No, żeby nie było o elektronice, to może dzisiaj tak, dlaczego kanał nazywa się Piracze, też między innymi, słuchajcie, to taki mały przerywnik, tutaj co dla niektórych. Ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy. Rejs na całość, rok, dwa lata, to powiedziałbym. Gdzie ta Geja, przy niej ten jak? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie ta Geja, przy niej ten ja, gdzie ta Koja, wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, no gdzie to jest. Dziś na dnie starej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, imprygnuje kurz w kompasie, igła zardzwiała, lecz kierunek zna. Biorę wór na plecy i przed siebie gnam. Gdzie ta Geja, przy niej ten ja, gdzie ta Koja, wymarzona w snach. Wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat. A teraz robimy disco polos. Przeszły lata zapyziałe, rzęsą cały staw, na przystańczu rozstało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale ciągle marzy o załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Geja, a przy niej ten ja? Wymarzona w snach, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie ta Geja, przy niej ten ja, gdzie ta Koja, wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, no gdzie to jest. No właśnie. A my, jak dobrze wszyscy wiedzą, jesteśmy u mnie w kajucie. Dlatego kanał nazywa się Piracze. Ogólnie to jest zapowiedź kolejnych projektów. Te kolejne projekty to będą właśnie związane z audio, z gitarą. I będziemy robić przystaweczki do gitary. Będziemy musi być elektryczna. Mam dwie gitarki do, że tak powiem, do pocięcia. I będziemy coś tu tworzyć, nie? To dla wszystkich, że tak powiem, gitarzystów i chcących coś, że tak powiem, mieć jakieś fajne upiększenia do audio. Macie w tej chwili wzór, jak brzmi gitara i po wszystkich modyfikacjach zobaczycie, jak to będzie, że tak powiem, po wszystkim. Ja już się z wami żegnam, pozdrawiam, miłego weekendu. To by było na tyle.